Cześć kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj czas na test kolejnej aplikacji. Kolejna aplikacja, którą będziemy z Wami testować na żywo. I tym razem naszym zadaniem będzie sprzątanie. Testowaliśmy już dla Was mnóstwo ciekawych aplikacji, szczególnie z tej serii właśnie z pandą. I tym razem to jest właśnie Baby Panda sprzątanie. Będziemy musieli, zobaczcie, między innymi zrobić pranie, prasować, poukładać ubrania. Mamy tutaj jakiś brudny t-shirt i mamy taki spray wyglądający jak żyrafa. Musimy popsikać na te plamy i gotowe. Ok, to samo robimy ze spodniami. No i to jest aplikacja, zobaczcie, z serii Baby Buzz. Jakbyście szukali. Aplikacja na Androida i iOS. Udało nam się, to było całkiem proste. I czas na kolejne zadanie. Teraz będziemy chyba prać ręcznie. Nie, co my tutaj będziemy robić? Zakładamy czapkę na włosy, czepek chroniący włosy. Możemy też sobie założyć gogle. I co teraz będzie? My będziemy sami siebie myć teraz, aha. Śmieszne. Mamy tutaj jakieś mydełko. Jest gąbka, jest mydełko, jest piana. Tylko nie wiem, czemu ta panda tak się myje na stojąco. No i teraz to musimy spłukać. I osuszyć buźkę, pyszczek. O, jeszcze mamy chyba suszenie. Mamy jakiś skaner. Nie, to jest skaner na pewno. Było skanowanie, czy twarz jest już czysta. No i udało się. I co teraz? Teraz czas na pranie. Musimy posegregować pranie. Mamy białe i kolorowe. Dwa koszyki. Białe, białe, białe. I teraz już same kolorowe zostały. No i teraz musimy wybrać chyba, które pranie zrobimy jako pierwsze. Najpierw kolorowe. A, potrzebujemy monet. Dobra. W mojej pralce, do mojej pralki w domu nie trzeba wrzucać monet, na szczęście. No ale tutaj tak jest. Wciskamy włącznik. I czekamy chyba, aż się wypierze. Dobra. Gotowe. Kolorowe rzeczy wyprane. I teraz czas na pranie białe. Potrzebujemy oczywiście proszku. Włączamy. Jak widzicie, starczyło nam monet jeszcze z poprzedniego prania. Wirowanie. Panda się w międzyczasie przegląda w lusterku. No ciekawe. I udało się. Wypraliśmy wszystko. I co teraz? Coś do jedzenia będziemy robić? Chyba tak. Mamy miseczkę. Mamy jajka. Ciekawe, co będziemy gotować. Co będziemy tutaj przygotowywać.
A, będziemy sobie robić maskę na twarz, okej? Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że będziemy robić jakiegoś szejka czy jakieś babeczki piec. Teraz czekamy 30 sekund. Bardzo zabawna ta gra. Nie robiłam sobie jeszcze takiej maseczki na twarz z jajek. Znam inne przepisy. 3, 2, 1. Czas na zmycie tego z twarzy. Ojej, co się stało? Okej, to było to dziwne. Aha, jeszcze możemy wyprasować ubrania. Szybciutko prasujemy. I gotowe. I tutaj mamy jeszcze nożyczki. Obcinamy wystające nitki, czyli po prostu naprawiamy nasze ubrania, które straciły swój urok przez właśnie takie nitki jakieś wystające. Co my tu jeszcze mamy? Co można jeszcze zrobić? A jeszcze możemy poskładać ubrania. Czyli mamy taką aplikację z różnymi obowiązkami domowymi. Mieliśmy prasowanie, mieliśmy pranie, mieliśmy usuwanie plam, mieliśmy maseczkę, to akurat relaks. Fajnie, fajnie. Bardzo ciekawa aplikacja. Pouczająca. Czy już wszystkie opcje wykorzystaliśmy? Tutaj już byliśmy. Chyba to wszystko. To już robiliśmy. Chyba tak, bo wypraliśmy, poskładaliśmy, prasowaliśmy, myliśmy twarz, robiliśmy maseczkę. Tak, chyba wykorzystaliśmy wszystkie funkcje w tej aplikacji. Panda się przegląda w lusterku, cieszy się. Chyba wszystko. Mam nadzieję, że pokazałam Wam wszystko. Jeżeli odkryliście jakieś inne funkcje w tej aplikacji, to napiszcie mi o tym w komentarzu, o czym zapomniałam. Dziękuję za oglądanie. Czekam na kciuki w górę albo kciuki w dół, tak jak zawsze. Zapraszam do subskrybowania, do wciśnięcia tego dzwoneczka, żebyście byli zawsze na bieżąco. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Do zobaczenia.